No i koniec. Koniec naszej greckiej przygody. Droga. Ale to jest prosto na plaży. Aha. Prosto na piach. No na tam, gdzie jest stromo. No, to nie będziemy przy wodzie zaraz. Nie. Nie, no to dobrze, to tu pojedziemy, bo potrzebujemy teraz internet jutro rano koniecznie. Więc musimy mieć plażę z internetem. Więc nie możemy być za bardzo grymaśni. A tu jakaś brama jest. To może to jest jakiś private czyjeś. Dzikie, nie? Może to kto czyjeś jest, ale ktoś tego nie używa, albo ktoś kiedyś, nie wiem, kupił i... Poczekaj, zaraz zobaczymy. No bo te szałasy, to wszystko jakiś ktoś to zbudował, nie? Ty mówisz, że nie jest ładna. No piękna, no. Bardzo ładna. No nie jest taka może jak ta poprzednia, ale wystarczająco dobra jest. Nie ma dużo ludzi tam, troszeczkę ktoś tam jest. Tutaj jest kolejny taki szałas, jakaś tam rodzinka sobie piknikuje. Bardzo ładne miejsce. No i koniec. Koniec naszej greckiej przygody. Przyszłam tutaj do jednej z altanek z piracką flagą nad morzem. Fajne te altanki. Właśnie to, co już pokazywałam na którejś z poprzednich plaż, że właśnie sobie ludzie budują. A zazdroszczę, bo my w Polsce nie możemy takich rzeczy robić, a chciałabym, jak ktoś mieszka nad morzem i jest jakiś taki fajny, cichy skwerek, to dlaczego nie? Piękne. Ogólnie Grecja bardzo pozytywnie nas zaskoczyła, więc polecam wszystkim pod każdym względem, bez względu na to, jak podróżujecie, na pewno wam się spodoba. Może jest po prostu fantastyczne, no to ja o tym wiedziałam i to się nie zmieniło. Tak się cieszę, że się nie zmieniło. Naprawdę dalej tak jest, jest pięknie. Piękne plaże, różne, różnorodne plaże, są piaszczyste plaże, skałkowe, żwirkowe, tak więc do wyboru, do koloru, małe, duże, możecie być w kurorcie, możecie mieć plażę z leżaczkami, barem, możecie znaleźć dziką plażę, więc pięknie. A co więcej, Grecja to nie tylko plaże, tak? Tak więc są jeziora i fajne góry, kaniony, trekking. Faktycznie jest duża różnorodność, więc dla każdego na pewno coś się fajnego znajdzie.
Grecy są bardzo mili. To jakby było dla mnie takie zaskoczenie, bo nie wiem, czy pamiętacie z jednego z pierwszych filmów z Grecji, mówiłam, że ja mieszkałam tutaj 30 lat temu i moje doświadczenia z Grekami nie są najlepsze. Oni naprawdę bardzo źle nas traktowali. Było oczywiście kilka fajnych duszyczek, ale ogólnie to kurczę ciężko było. Natomiast są przesympatyczni, więc nie wiem, co się zmieniło, czy oni się zmienili, czy po prostu to, że jesteśmy turystami, inaczej nas traktują jako turystów. Tak więc nie ma co się bać. Wszędzie można się dogadać po angielsku. Nie trzeba znać tego greckiego, chociaż ja cieszyłam się, że mogłam sobie trochę odświeżyć te moje podstawy, które tam są. A ceny zbliżone do polskich, tak naprawdę rzecz biorąc. Tak więc też nie ma się co bać jakoś. Więc polecam, polecam, polecam i szkoda nam wyjeżdżać, ale chcemy już jechać dalej. Będziemy jechać centralnie na górę Athos. Tutaj ten wierzchołek, który jest, o tam, to jest trzeci ten palec Chalkidiki i to jest góra Athos. Drzewa nam zasłaniają. O, teraz widać. Tu się zmieścimy po prawej, wydaje mi się, pod tą skałą. Chyba nie? Kuchnią do... No, kuchnią nie do morza. No, kuchnią do skały tutaj. O, tam jest miejsce dla nas. O, tu się zmieścimy. Nie? Nam to nic nie powie. A co nam, co ma powiedzieć? Się rozłożymy i nam nie powie. Szkoda, że ten motor, bo byśmy mogli się tam lepiej wstawić w poprzek, prawda? Stop! 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 O. No i jest. No trochę nie mamy... Nie wiem, czy mamy poziom. A tu się najwyżej trapę podłoży. Are you going to have a party tonight? Yes. Good. After half past ten. Good. Wonderful. So we are back.
tam pięknie wszystko urządzili, jest czyściutko, naprawdę jest czysto, ładnie przyozdobione. Nie no, rewelacja, powiem wam szczerze, przepięknie. Tak więc tak, będzie dzisiaj impreza. No, Bella już imprezuje, znalazła sobie koleżankę. Super. Bardzo ładna plaża, bardzo sceniczne miejsce. No, to już nie mogę się doczekać wieczorku. Zobaczcie, nawet tu są ozdoby, wszystko jest pomalowane. Bardzo fajnie. Ładne dekoracje, wszystko z gustem. Bardzo mi się podoba. Bardzo. Cieszę się, że przyjechaliśmy tutaj po raz drugi. Wiecie co? Wyszykowałam się jak lalka. Dziewiąta nic. Dziesiąta godzina nieżywej duszy. Tu przyjechał taki Szwajcar busem, to otworzyliśmy wino, wypiliśmy i 11:30. A nieżywej duszy. I tak żeśmy sobie pomyśleli, że po prostu, kurczę, no ile będziemy czekać, no kurczę, idziemy spać. No i poszliśmy spać, bo stwierdziliśmy, że jak impreza będzie, to po prostu ci wszyscy ludzie nas i tak obudzą, i tak. I faktycznie obudziłam się teraz, popatrzyłam na zegarek, pierwsza godzina, a oni dopiero zaczęli się zjeżdżać. No i tak, nie wiem, dziwnie, powiem wam szczerze. Jak młodzież nas ogląda, to muszę powiedzieć, że za moich czasów ja chodziłam na dyskoteki co weekend i wiecie co, kiedyś to po prostu szło się, no o 9:00 stało się pod bramą. Ja pamiętam te czasy, że się stało pod zamkniętymi drzwiami, żeśmy się tam kotłowali, żeby pierwsi wejść, bo wiecie, są tam jakieś tam płatne loże, już wtedy były, można było zrobić rezerwację, ale kto miał na to pieniądze? Tak więc stało się tam pod drzwiami, się miało nadzieję, że się wejdzie tą pierwszą falą, mimo że jakieś tam miejsce uda się znaleźć i będzie można siedzieć. A że jakiś tam kącik się dla siebie znajdzie. Zupełnie inaczej niż teraz. Wszystko się zmienia. Zupełnie inaczej. I w ogóle potrafiłyśmy się bawić całą noc o jednej coli. Coli bez alkoholu w ogóle. Jak zaczęłam chodzić na dyskoteki, to jeszcze nawet nie mogłam pić alkoholu. Tak więc... I wcale mi to nie przeszkadzało. Wcale nie musiałam się nabombić, żeby się po prostu świetnie bawić całą noc. Ja nie mam nic przeciwko tam sobie wypić, ale wiecie, żeby się uchlać, żeby dopiero się pobawić, to dla mnie to jest takie... Szkoda mi tych ludzi, po prostu współczuję. No i co? Ja oczywiście już się wyspałam, wytrzeźwiałam i w ogóle. I co teraz, wiecie, jak trzeźwy wchodzi na imprezę? Wiecie, jak to jest?
poopowiadam Wam z samochodu, bo tak wieje strasznie na plaży, a w barze już gra muzyka, tak więc się nie da. Więc summa summarum, naprawdę fajnie było. Zeszli się ci ludzie, nie mam zielonego pojęcia, my się tam już pakujemy, niedźwiedź pakuje cały obóz. Tak więc szybciutko zdam tego relację, więc wytańcowałam się. Nie jestem jeszcze za stara, tak więc fajnie było. Ja uwielbiam po prostu tańczyć, wiecie, jest coś w tym magicznego. Fajna muzyka była, taka house, to jest takie, wiecie, takie bujanko, do takie, no, takie techno-bujanko. Więc dobra była muzyka, tylko do takiej muzyki, to wiecie, po prostu trzeba być dobrze narąbanym, tak naprawdę. No i ci ludzie, tak właśnie potem żałowałam, że już zostawiłam telefon, bo tak naprawdę wszyscy tańczą tak samo, nie? Każdy się tylko tak buja i to takie trochę śmieszne jest, tak naprawdę rzecz biorąc, ale no dobra. Więc była dobra zabawa, tylko tak sobie myślę też pod kątem, wiecie, biznesu, kurczę, że to ciężko teraz taki biznes prowadzić, nie? Taki klub, no jak wszyscy po prostu, powiedzmy, o drugiej się impreza na dobrą sprawę zaczęła, to tak nawet do tego rana to aż tyle czasu nie zostaje, nie? A więc no współczuję po prostu tym wszystkim ludziom, którzy teraz takie biznesy prowadzą. Jak ktoś lubi się bawić, to polecam na pewno ten klub. Oni tutaj robią w każdą sobotę, też nie raz w piątki i w soboty. Mają swoją stronę, Goa Beach Bar to się nazywa. Tam link na pewno wrzucę gdzieś na dole pod filmem. No, miło było. A, i jeszcze taka fajna rzecz, że po raz pierwszy nie musiałam się martwić, co zrobić z torebką, bo nie miałam torebki, bo wszystkie skarby po prostu zostały w samochodzie, tak więc fajnie. Na koniec żeśmy posiedzieli sobie z niedźwiedziem na leżaczkach, ale nie doczekaliśmy do wschodu słońca, bo już stare dziadki jesteśmy i po prostu stwierdziliśmy, że idziemy spać. Ale fajnie, fajne nowe doświadczenie. They play very nicely.
Cześć, mam na imię Sandra, ale wiele osób mówi do mnie Śnieżka. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście, a jak zechcecie wesprzeć ten kanał, no to będę się cieszyć jeszcze bardziej. Są do wyboru trzy progi. W każdej chwili możecie z takiej subskrypcji zrezygnować. Ja mam nadzieję, że długo tutaj zostaniecie, bo w podziękowaniu zamierzam pokazywać Wam materiały, które nie wrzucam do swoich filmów, bo czasem uważam, że coś może jest niestosowne, że nie wszyscy zrozumieją. Natomiast jeżeli ktoś jest z nami dłużej, to myślę, że zna nas na tyle dobrze, że spokojnie będę mogła Wam wszystko pokazać. No, to taka umowa. Wy wrzucacie coś do mojej skarbonki, a ja wrzucam Wam jakieś materiały tylko dla Was.